Hej, hej, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Na live is get even. Co tam u Was słychać ciekawego? Jak tam dzionek Wam minął? Jak sobota? Jak weekend? Jakie plany? Mówcie wszystko. Jak na spowiedzi. Cześć Skipper, cześć Adrian, cześć Lawrence, hej Seba. Cześć Prycelku, cześć Miraf, hej Julia. Hello, hello. Jakie jest rozwiązanie czego, Seba? Bo nie wiem. Chyba nie rozumieć. No właśnie, jak grzeszycie, tak? Cóż za grzeszki was tu sprowadzają? Rozterki. Sercowe czy jakieś normalne? Spałem północy, bo się denerwowałam różnymi rzeczami, plus ogólnie dosyć słabo. O, współczuję, Lawrence. Ja się wczoraj tak czułam. W sensie spałam w miarę, ale czułam się do dupy, także rozumiem. A, i by the way, to tak poza tym, to zmieniłam cel zbierania pieniążków. Zbieramy teraz pieniążki na nowy mikrofon, ponieważ ten już mi się rozpada i... Wow, ale to jest głośne. Ten już mi się trochę rozpada i wypadałoby zainwestować w coś nowego, także... Zbieramy nowy mikrofon. Się pośmiać na live, reszta wyjdzie w planie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że się uda. Zamówić sobie kolejną książkę. Ojej, a jaką książkę? Cześć TV Game Bros. Deweloper tej gry? Ojej! Nie sądziłem, że to u ciebie zobaczę. Oglądam od czasu pierwszych Tomb Raiderów. O, ale super! No, my w to gramy na tym live już od jakiegoś czasu, aczkolwiek ja w tą grę nie jestem najlepsza, także lamię tutaj dosyć sporo. Cześć Legion, cześć Magog. Myślę, że teraz jest już trochę lepiej. No, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Lawrence, trzymam kciuki. Tak, musimy słyszeć Anię wyraźniej. Stream z rozpadania się mikrofonu. No, na szczęście jest jeszcze tak, że w miarę... W sensie mój mikrofon łapie wszystko i nic nie ucina, ale widzę, że w środku się rozpada, także... Tylko czekać, aż się rozpadnie całkiem. Ale z chęcią opowiem różne ciekawostki, easter eggi. O, miło. Debedu, to bardzo niemiłe z twojej strony. Cześć, Fuller. No właśnie, teraz czuję presję, nie? Teraz nie mogę narzekać. Nie no, będę w miarę szczera na tyle, na ile mogę. Dobra, gdzie my jesteśmy? Ostatnio kogoś zabijałam, pamiętam. A, manekiny, bo manekiny nas tutaj chciały zabić. Więc zamordowałam wszystkie manekiny. Cześć Krzysztof. Można narzekać, wiemy gdzie... Ojej. Dobrze. Cześć Jotka. Zamawiać sobie ten dziennik czy nie? Ojej, czekaj, bo ja nie przeczytałam jaki to dziennik. Moment. Szczurkę sobie przewinę. Taki dodatek do serii, jakby notatnik, dziennik. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że jeżeli bardzo chcesz, a nie jest to jakieś na tyle drogie, że nie wiem, że masz na to pieniądze, no to czemu nie? Ujedni takie elementy gry, o których nawet deweloperzy nie wiedzieli. No. O mój Boże, dobra. Wow, ups, nie chciałam strzelać, przepraszam. Włączmy to. Mój piękny telefon z latarką, bo to umiem i to ogarniam, całej reszty niekoniecznie. O matko, jakiś bardzo krwawy obraz. Nie pamiętam tego miejsca. Aha, bo myśmy chyba weszli tutaj od razu po tej zabawie z manekinami, czy nie? Jezu, tu jest za dużo przejść. Ja już nie wiem.
Co można skanować? Nigdy nie ogarniam z tym skanowaniem rzeczy. Mogę? O. DNA found. One matching profile. Patient 219. Teraz będę cicho. Graliśmy w gorsze gry, więc nie jest tak źle. Tak, to prawda. Tak ciebie nie zdołować, to powiem, że jakbyś nie lamiła, to streamy nie byłyby takie same. Ojej. Nie jestem pewna do końca, czy to komplement, nie? Czy ja mogę to zeskanować? Czyli to jest malowane krwią, tak? One matching profile. Patient 219. Ten sam. Dobra, wolę latarkę. Jednak wolę widzieć to matko. Tu jest jakieś przejście, tu jest jakieś przejście. Dobra, tu się chyba kończy. Tutaj nie da się. Tu chyba nic nie ma do skanowania, ani żadnych latek. Nic takiego. Dobra, chodźmy tutaj. Aha. Teraz mnie tu coś... No nie, to like ten kapelusznik. You set a lunatic on the loose and just look what happened. Poor Mr. Keating died because of your decisions. Aha, fajnie. Nie znałam go, więc mało mi to obchodzi, ale dzięki. A na myszce gram. Na padzie jest o wiele wygodniej, można funkcję telefonu na kabiszakiem szybko zmieniać. No, rozumiem, ale jakoś tak się przyzwyczaiłam na razie do myszki i gram na myszce. Dziękuję bardzo, notatki, halo. Tekst na ekran, please. Kiedyś uczyłam angielskiego w szkole, ale to było dawno, 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 dawno. Potem paliłem zielska, worek, codziennie komórek szarych trochę zmarło. Boże, to jest jakiś wiersz? Teraz tu siedzę z wariatami w kaftanie, co aż wielą lśni. Wkrótce nie będzie mnie już z wami, tamci już walą w moje drzwi. Super. Cześć Howard! Cześć Ci Rojanusz! Wszystko co widzicie w tym psychiatryku to jest prawdziwe miejsce. Jest to zeskanowany szpital psychiatryczny w Obińskach pod Poznaniem. No właśnie czytałam, że to są faktycznie realne miejsca, że to takie, no, taki fotorealizm trochę. Więc cześć Wilki Jolki! Więc to akurat czytałam, nie wiedziałam tylko jaki to jest szpital psychiatryczny i skąd w ogóle. O Jezu, zawsze mi się myli, w którym się wychodzi. Notatek. O nie, dają mi amunicję. Okej. What the? Something messing with the electricity. Fajnie, znowu się zepsuło zasilanie. Ekstra. Pierwsze jest coś, co się nie psuje. Aha, rozumiem, że mam iść tędy. Boję się trochę. Teraz mi tu coś wyskoczy na pewno. O-o. Jakiś tam pan i władca. O! Jakby tu coś zabrać? Nie. Dziwne miejsce. Boże, to ci nie... O! Zablokowałam się w jednym momencie na telewizorze, tak swoją drogą. Macie tu błędy? Nie mogłam stamtąd wyjść, musiałam czytać ostatni checkpoint. To było smutne doświadczenie, bardzo. Ciekawostka numer 2. Szpital jest pełen graffiti i innych, które też znalazły się w grze, ale ileś niecenzurowanych wyrazów i penisów, które były na ścianach, spowodowały, że jeden grafik nie robił przez 2 miesiące niczego innego, jak wymazywanie. O nie! Współczucia. Pewnie miał dość po tym wszystkim. Co wygrało ankietę? Z tego co widziałam ostatnio, to wygrywało Mother Simulator, więc przypuszczam, że w symulator matki będziemy potem grali. Okej, okay, tu są jakieś schody. Fajnie te cegłówki wszystkie wyglądają. Okej, okay, to... Tam jest pełno notatek wszędzie. Jezus! Nie! Jezu! Nie. Zapomniałam, jak się tu wyciągam
zapomniane, Greku. O, matko. No. Nowy prototyp jest 10 razy lepszy od poprzedniego, nadal jednak jest wiele do zrobienia, zanim zacznie wydajnie pracować. Uczestnik eksperymentu G był z początku oszołomiony rezultatami, jednak po spędzeniu 15 minut w wirtualnym wspomnieniu zaczął mieć objawy cyberchoroby. Był przerażony i zdezorientowany, a po 20 minutach zaczął wymiotować, więc musiałem przerwać eksperyment. Dobrze chociaż, że przeżył. Jestem wykończony, ale nie mam czasu na odpoczynek, jestem zbyt blisko celu, by się zatrzymywać. Okej. Okay. Cześć, Sandy. Następnym razem zaśpiewaj, okej. Okay. Wariatkowo, proszę. O, widzę, że powinien naprawić prąd. Chyba. Cudownie. Aha. Okej, okay. Temat połączeń serwerów. Adam, ci dziękuję bardzo za followka, witam cię serdecznie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakieś bardzo skomplikowane zagady. Mój umysł tego nie ogarnia za bardzo. Bo mózg został uszkodzony, nadal jednak jest szansa, że dam radę go wykorzystać. Płat skroniowy nie doznał uszczerbku. Powinien przetrwać fazę przeglądu, mam więc nadzieję odkryć, ile wiedział na temat, co spotkało Grace. Tego, co spotkało Grace. A, to jest o nas. Chyba. Ogólnie strasznie dużo jest w tej grze wątków. Czasami ciężko mi się w tym wszystkim połapać, ale najciekawszy wątek z tego wszystkiego to jest ten szpital psychiatryczny. Myślałam, że to jest notatka. Okay, mam nadzieję, że mi tu nic więcej nie wyleci na twarz. Przynajmniej na razie. Cześć, Victoria! No właśnie, Batman próbował się przebijać, ale ma za mało głosów. Wyprawienie prądu nie jest skomplikowanym zadaniem, tak? Cześć, Jaraniec! Ojej, akt urodzenia dziecka. A no tak, bo to jest jakiś gabinet ginekologiczny chyba. 93 urodzona w okręgu Smetwick, stanowiącym część hrabstwa West Midlands, data miejsca urodzenia, imię Grace, płeć kobieta. Imię i nazwisko ojca Robert Ramsey. Imię i nazwisko panieńskiej matki Leonor Ramsey. Podpis i miejsce pobytu informatora, kiedy zarejestrowano. Spisano główny użycie rejestracji. Okej. Okay. To jest. Aha, to jest. I need to fix this. Do posłuchania. I will not accept what happened to my daughter. Nor will I live with a wife who holds me responsible. Will find whoever did this. So Lenore will see the truth. So she will forgive me. And so things can go back to the way they were before all this. Gabinet ginekologiczny. No, znaczy, no tak to wyglądało, no. Jak gabinet ginekologiczny. Proszę. O, to są jakieś rury. Fajnie, utknęłam. Dokąd mam teraz pójść? Ja myślałam, że tam jest przejście gdzieś. Halo? Nie. Nie, to są jakieś zawory. Nie, tu nic nie ma. Musimy się pocofnąć. Czy tu coś można zrobić? Prąd włączyłam. Nic tu nie można zrobić. Halo? Aha, tu jest to, co go zabiłam. Chciałam wrócić? Okej. Okay. Może mam wrócić, nie wiem. O-o. Słyszałam? Ale... Muzyka mnie przeraża tutaj. Aha, bo ja prąd włączałam. Czekajcie. Coś zrobiłam, ale nie jestem pewna co. Znaczy otworzyłam bramę? Może tą? Może wyciągnę broń lepiej?
Pewnie biurko samo się bałagani. Jej. Może masz usiąść na fotelu. No, no. Osobny pokój dla jednego wielkiego czerwonego guzika. Oczywiście. Zawsze taki jest w grach. Boże, stresuje mnie ten śpiew. Skąd on chodzi? Co to jest? Cole Black prowadził dochodzenie w sprawie porwania Grace Ramsey. Twierdzi, że chciał rozwiązać to na własną rękę, ale mu się nie udało. Może chciałby, mu się nie udało. Był uzależniony od opiatów na receptę, przez co często traci kontakt z rzeczywistością. Upiera się, że nie pamięta śledztwa w sprawie Jaspera Prado i Rose Atkins. A czy to jest o nas? Bo tak mi się wydaje, że jest o nas. Nie może sobie przypomnieć, że osobiście znał ludzi powiązanych z porwaniem. Do jakiego stopnia można mu ufać? No bo Grace jest z nami związana też, ten Jasper Prado też, to jest ten koleś, który tam zginął w tym magazynie. No i ta cała Rose Atkins, to jeszcze niewiele było wiadomo chyba o niej. Piękny śpiew. Party Hard, tak. Widocznie mu się podoba Party Hard, no. Nie oceniajmy. Paul Black był na miejscu, kiedy to się wydarzyło. Dlaczego tam był? Jasper Prado zamordowany kilka godzin przed wybuchem, czy był tu zamieszany? Aha, jakiś wybuch. Przysłuchiwany przez... Jared Porter. Przysłuchiwany przez policję w sprawie Prado, jak dużo wie. O, i Roger Howard, nasz kochany. Pewnie nie upadłby tak nisko. Przed zrobieniem następnego kroku musimy dysponować solidnymi dowodami. No, Howard nigdy nie upada nisko. Tą firmą Howarda, którą popsuliśmy. Oni produkowali broń chyba, czy coś. Tą taką śmieszną broń. Co się wygina, tak. Tak mi się wydaje. Chyba wiedzą. Okay. Get me a transfer to a different prison or bail me out. Or... I don't know, you're the fucking counselor, aren't you? If I don't get out, I'm dead. Oops. Jest jeszcze jedna uwaga. Od Scotta Hopkinsa do Roberta Ramsey. Hełm do wizualizacji wspomnień. O! Cześć, Rob. Wszystko gra? Nie odbierasz telefonu, a my tu się wszyscy martwimy. Twój zespół jest niesamowity i wiem, że pracują dniami i nocami, ale naprawdę potrzebujemy twojego przewodnictwa, jeśli chcemy wypuścić to urządzenie na rynek i osiągnąć sukces, jakiego dla niego pragniemy. Musimy zminimalizować objawy cyberchoroby, które dręczą testerów i naprawić przed premierą co większe bugi. Proszę, odezwij się do nas, bez ciebie nie damy sobie rady. Okej. Ciekawe, czy to odezwał. Chciałabym wstać i ruszyć się z tego miejsca. Let's go party. A! Jezus Maria! Przez chwilę spojrzałam na czat tylko. Coś jakieś dziwne rzeczy dzieje, nie się powiem. Zaraz mam to radio, zaraz oszalę. A to poprzez radio? Myślałam, że to tak normalnie. Wolał, żeby tu leciało Dominik z AHS Asylum, niż to co ten facet i ojczyło, ja też. O, nie da się tu wejść. Świetnie. Co teraz? O nie! Ja nic nie wiem. Ja się nie przyznaję. O, znowu jesteśmy w tym fajnym świecie rozpadającym się. Home sweet home. I've changed her 4 times in the last 3 hours. She will not stop. Please can you take her? I need to lie down for a moment. Well, sure, but I thought we agreed to do this together. I just need to lie down. No, no. Okej, czyli ona się nie chciała zajmować tym dzieckiem, a i on musiał. Pomsiką. Cześć, kreatynka. O, jakie słodkie ciuszki.
No, byśmy to oglądali, czy nie? Takie mi się wydaje podobne. Tego, co już było. Nauczycielka i 13 dzieci zginęło w wypadku na M40 niedaleko Warwick. Tuż po północy 18 listopada minibus zderzył się ze stojącą na poboczu ciężarówką. Eleanor Gray, lat 35, była nauczycielką, która odwoziła 15 dzieci po wycieczce z Worcestershire do Londynu. Zasnęła za kierownicą, a wtedy minibus uderzył w ważący 12,5 tony pojazd z naczepą i po chwili eksplodował. O matko. Straszne. Okej. Mam iść tam czy tam? Gratulacje, Rob. Wydaje się, że ledwie wczoraj wymyślaliśmy wymówki, żeby nie kończyć studiów, tylko uciec do Indii. A tylko popatrz teraz na siebie. Poważny naukowiec, mąż, no i ojciec. Uściskaj ode mnie, Lenore. Wszystkiego najlepszego dla was i dla Grace. I jak się domyślasz, nie za bardzo wiem, co kupuje się dzieciom, ale mam nadzieję, że ten groźny misiek nie będzie dla niej zbyt przerażający. Trzymaj się, James. Urocze. Też nie wiem, co się kupuje dzieciom. Znaczy, domyślam się tylko, że jakieś ciuszki i zabawki. Ojej, świat wspomnień jest dla mnie najbardziej wzruszający. Jak pierwszy raz odrywałam efekt prac naszych scenarzystów i animatorów, płakałam, po prostu płakałam. Coś niesamowitego. Polecam każdemu takie emocje związane ze swoją pracą. O, to jest strasznie urocze, że można nad swoją pracą uronić łezka, że tak powiem. I też mi się to strasznie podobają, te fragmenty. Chociaż ja mam jeszcze taki trochę miszmasz w głowie i nie do końca wiem, co do czego się tak do końca odnosi, ale no, myślę, że to z czasem jeszcze. Matko, dziecko płacze. Dziecko płacze! Can you bring me a bottle, love? I think it's in the kitchen. Got a PhD in neuroscience. I think I can manage it. Come on, don't be like that. No, chyba mi kupię chyba. Oficjalnie wam mówię, nie ogarniam nic, co się popularnie dzieje w tej grze. No, moim zdaniem po prostu jest tu za dużo różnych wątków i strasznie ciężko się połapać w tych szczątkowych informacjach, które dostajemy i po prostu i po prostu jeszcze zwłaszcza jeżeli tylko oglądacie, a nie gracie bezpośrednio, no to wiele rzeczy się nie zapamiętuje, zwłaszcza, że ja w to gram raz na tydzień, także no, tak mi się wydaje. Anyone who says they slept like a baby clearly never had one. Okej. No cóż, dzieci raczej płaczą dużo. Nie dają spać. Gdzie mój zestaw gry? Słuchaj, jak Dark Souls, też nie wiem, co robimy. O nie. O, jaki ładny obraz. Hi, mom. Lenore and I were wondering if you wanted... What? It's me, your son. Okay. Calm down, Mum. It's fine. Everything's fine. Yes, that's right. Are you okay? Right. No, it's fine. It's fine. So, Lenore and I were wondering. Ciekawe, czy ta matka wytycznie nie ogarniała, czy... Czy może była na coś chora, czy o co chodzi? Nie chcieli jej zostawić dziecko, czy coś. Cześć, Bartek. Ci wydaje, że historia jest bardziej przedstawiona w notatkach. No, to też. Ale tak jak mówię, no jeszcze jest kwestia tego szpitala psychiatrycznego, który nie do końca wiem, jak się łączy z naszym głównym bohaterem. Czy w ogóle się jakoś łączy. Ała, bo mi się tutaj zablokowało. Może miała Alzheimera. No, możliwe.
Racja, że słabiej ogarniamy, bo oglądamy. Ja jak gram w Song of Horror, to ogarniam fabułę totalnie, ale czat nie wie. No, to tak mniej więcej działa, nie? Ja też nie ogarniam tego twojego Song of Horror. Adult brains, I understand. But this is just incessant, incoherent garbling. What on earth is she doing? No jest małym dzieckiem, czego się spodziewałeś? Słuchaj na zabawki. Co ja mam z tego poziomu zrobić? O-o. Coś tu dziwnego się zaczęło dziać. Czemu nie mogę w interakcję? Halo. Dobra, mogę iść... Wow, ale to fajnie wygląda. Tam coś jest. Ale nie wiem, czy tam mogę pójść. No nie. Ale kosmos. Tam też coś jest. To wygląda jak The Room. Mam iść po kolei? Czy to ma jakieś znaczenie? Tutaj jest. Nie wiem. Widzimy. Bickie lewitujące zębatki, tak. No, to mi się podoba. So the doctor said that Mum can't distinguish between the past and the present. Oh. It's all jumbled together somehow. How can a person forget so much? Why can't they help her remember? Nie mogę się przyjrzeć bliżej zdjęciu. Dobra, czy mogę iść dalej? What I wouldn't give for one second alone with my thoughts. One goddamn second. Okej. Czyli on wariował totalnie. Od tego dziecka chyba. I swojej żony, która go obmęczyła. Nie wiem czemu, ale w Grecji zawsze podobają się utwory wykonane na skrzypcach lub czymś podobnym. O! No, to tak, to, ale to trzeba, to musi pasować do klimatu. Tutaj akurat mi bardzo pasuje. Coś się tu dzieje. One moment she wanted to know why I wasn't in school. The next she was crying and complaining about her son, who never comes to visit. You were there every day, whether she remembered or not. You were there for her. How can a person just forget? I should have helped her remember somehow. I should have found a way. You did everything you could. She loved you very much. Remember that at least. Biedne. Nawet ciężko mi sobie wyobrazić coś takiego. Faktycznie ktoś bardzo bliski dla nas może nas nie rozpoznawać w ogóle. Albo bardzo słabo. To przypomina motyw z Alicji po drugiej stronie lustra. No, to bo jesteście z typem i macie dziecko i nagle się okazuje, że on nie ogarnia w dzieci. Znaczy, ja mi się wydaje, że on bardziej właśnie ogarniał i zajmował się tym dzieckiem, a potem... I wiecie, i ta kobieta zajmowała się nim mniej albo wcale i po prostu zrzucała na niego za dużo obowiązków, a on miał jeszcze pracę, jeszcze jakieś tam doktoraty, coś tam, bo on był... jakimś profesorem, także wydaje mi się, że to w tym jest problem. Aczkolwiek nie wiem, czy to dobrze rozumiem. Mom, why is daddy so sad? O, mała Grace. He's worried about your gran, my love. He's just worried, that's all. No, a potem jeszcze zrzuciła się ta choroba jego matki i pewnie w ogóle miał dosyć. No, zobaczmy, co dalej. Wymeldował z tego świata. Okej, tam jakieś biurko. Rose Atkins. I really don't see why you hired this one.
She doesn't ever seem to know where you are. She won't put you on the phone. She's a good assistant, Lenore. Huge potential. Give her time. I'm sure you'll want to. Czyli tu mamy tą Rose Atkins. Keep an eye on her, will you? I don't trust her. Czyli to była asystentka tego gościa. Ale w jaki sposób była zamieszana razem z nami? Nie mam pojęcia. Może trzeba było gumę założyć 9 miesięcy wcześniej, a nie potem narzekać, że dzieciak znowu chowa. O Boże, Lawrence! Brzmisz jakaś feministka. Grace, did you promise to help with her science homework? Oh shit. I'm just... Can you help her tonight? Do you mind? Fine. I've got this presentation first thing in the morning. I really feel like I'm on the verge of something here. This would mean so much for us, for the family. You understand, don't you? No, teraz chyba już zaczął w ogóle się nie zajmować dzieckiem, tak mam wrażenie. I uciekł w pracę. Czyli w sumie typowe zachowanie, no ale... Też nigdy nie lubiłam tej jednej postawy rodziców, lepiej nie powiemy dziecku i jest za młode. Jasne, jasne, to nie jest fajne uczucie, kiedy wszyscy wiedzą, a jedna osoba nie, no i zawsze to jesteś za młody. No, no bo rodzicom jest ciężko jakby, no tak, znaczy tak myślę przynajmniej, że rodzicom jest ciężko sobie wyobrazić, jak dziecko zniesie daną wiadomość i jak bardzo będzie się nią przejmować, jak to na niego wpłynie. Jak to wpłynie na jego myślenie i tak dalej i po prostu, no... Zazwyczaj chcą w ten sposób chronić, nie? No jak to wychodzi, to różnie bywa. Ale fakt jest taki, że no dzieci sporo rozumieją, no. No to są trudne tematy, to są... No wychowanie dzieci jest bardzo ciężkie. To jest chyba najcięższa praca, jaką można sobie wyobrazić. I nie da się nie popełniać błędów przy tym. Także no myślę, że po prostu większość idzie na... większość ludzi idzie na instynkt, na to, co im się wydaje i starają się w miarę możliwości chronić i... przed takimi właśnie jakimiś... nie wiem... innymi rzeczami. Ja się nie znam na wychowaniu dzieci. O, znaleźliśmy zegar. When's Dad coming home? God knows, my love. Maybe we should ask Rose Atkins when he'll be home. Maybe she'll even set up an appointment for us. You don't like her. I don't trust her. You don't trust her? Or you don't trust Dad? O nie. Czyli tatuś nie wraca do domu długo. No cóż. Te kombinacje klawiszy z klawiatury nie można rozmawiać. Tabu? Oj seba. Najważniejsze jest, żeby dzieci wychowywać z twardą ręką. O Boże, Adrian. To brzmi trochę przerażająco. Robert, listen. I don't care. You have Grace, and because of that, you have Lenore. But you also have me. And I'm not going anywhere. It won't be long before Grace is old enough to leave home. Until then, you and me romans. And the work. Czy nie? For now, that's all that matters. Czy ona po prostu go kochała? I love you. O, wygląda jak romans. W każdym razie. I wracamy do szpitala chyba. Cześć Igusia! Those memories, they're yours. Who those memories belong to is entirely irrelevant. They do not contain the answers we're looking for. Trust me, no, właśnie, nie now is not the time to start thinking, Black.
Nobody cares about whatever theories you may have dreamed up in that little brain of yours. Now is the time to do as I say. Now is the time to proceed. Fuck you. Okej. Nie, ale swoją drogą to w sumie jest dosyć ciekawe, że to mogłyby być jego wspomnienia. Dobra, mamy naszą latarkę, czuję się w miarę bezpieczna. Dokąd mamy iść? Nie wiem. Wylądowaliśmy tutaj, to znaczy nie mam pojęcia gdzie. Byliśmy tu w ogóle. Mam wrażenie, że... Aha. Time to make sense of this mansion Rose's text referred to. I believe she meant Bertarelli Hall. Ring any bells? I've left a photo out especially. Focus on it and let's see what happens. Ktoś ma romans z sekretarką, jest taki słaby, bez urazy, ale on... Znaczy, no, jest to motyw często powtarzający się wszędzie, także... No, fakt jest taki. Jestem ciekawa, czy coś więcej się za tym kryje, nie? Dobra, mamy trochę notatek. Najpierw posłuchajmy w takim razie rzeczorów. Eric, is that you? Jasper. My head is killing me. I was out with Rose. I tell you, that girl is one fucking surprise after another. Koszyk niespodziany. Who would have thunk a girl like that would know how to party? She's pretty messed up though, man. You know all that stuff we were joking about before? Yeah. Yeah, that. I'm serious. Motyw romansu sekretarki jest powszechny na czerwonych tubach i to jest najsztuczniejszy typ tego filmu. Boże, gdzie ty chodzisz, Lawrence? Bardzo niegrzecznie z twojej strony, ja nie wiem. Jak na szpital po jakiejś katastrofie ładnie wygląda. No, w sumie chyba całkiem nieźle. Aczkolwiek... Aha, dobrze. Wychnęło się za nami po prostu. Od Nidinde Hej Eri jest coś tam, rozgrzewka. Jutro masz wielki dzień, ale musimy jeszcze ustalić parę kwestii. Być może jeden z kolegów będzie musiał zostać wykolegowany z całej akcji. Jeśli wiesz, o czym mam, jeśli wiesz, o czym mówię, mam nadzieję, że ci to rybka. Robotę wykonamy tak czy siak. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie zaczęłam od złej strony. Psiarnia. Jeśli ktoś zaczął sypać, musimy być bardzo ostrożni. Wytropię tego gościa, ale miejcie oczy szeroko otwarte. Nie chcemy przecież zwracać na siebie uwagi. Jezu. Ja bym zrobił na tubie crossover, że hydraulik ma romans ze swoją asystentką, z którą przychodzi do rury klientki i ona się dołącza. Klientka, nie rura. Boże, precel! Jesteście się bardzo niegrzeczni. O nie! Piesek zjada kołdrę, a dostał jeść. W ogóle może jest głodny. No chcę tu F. Od Rose. Musimy mieć zdjęcie satelitarne jego domu w wysokiej rozdzielczości. Zajmij się tym natychmiast. Dobrze, tak jest, proszę pani. Do you like the new safe house? Cozy little place, isn't it? Perfect for the task. I'm sure our mutual friend would approve. Anyway, make yourself at home, begin your preparations. If you need anything, you let me know personally and I will take care of it. You have 3 weeks and no excuses. Don't disappoint me. Okej. Okay. Cześć, wierzba. Tak, Seba, dziękuję bardzo za linka. Błyskotliwa zmiana tematu na donator. Tak. Coś w tym jest. Dobra, co tu jeszcze zostało? To Jasper Prado robił w tamtym budynku kilka dni przed porwaniem Grace. I czemu ktoś widział tam grupę najemników na treningu strzeleckim? Czy to była jakaś kryjówka? Czyli ta Grace porwana,
To była ta dziewczyna z tych wspomnień. To dziecko, które tam się wychowywało w tej takiej dziwnej rodzinie. Może faktycznie jest to ten ojciec Grace i on się mści za to, co jej się stało, czyli że marnowaliśmy jej życie, czy coś tam. Chodnie zwierzę. Co się dzieje? Where the fuck are you, Jasper? Eric just called and says he hasn't heard from you since yesterday. If I find out you're on another bender the day before the job, so help me God. Do you have any idea how important tomorrow is? I need you on your A-game, Jasper. Mm-hmm. So if Eric tells me they found you sucking on a hash pipe again, I will chop your balls off with a pair of rusty fucking hedge clippers. Call me. Więc zostawić całą swoją karmę i przysmaka. Ojej. Może jakiś taki żałoczny. Jest bardzo. Okej, okay, jesteśmy gotowi. Profondo rosso. Tylko tego nie. Pip. Za kogo tym nie masz? Nihilistycznego psychola, który uwielbia się popisywać? Serio? Ja jestem pro. Ja i moi chłopcy razem byliśmy na... Pip, wojnie! Załatwimy to szybko i czysto. Powiedz lepiej tym twoim chłopcom, że dzisiaj nikt nie może zginąć, ani nawet zostać ranny. Pojechała ostro. Tu. Czego mi trzeba? Jeśli, czyli chcesz aż 295 funtów za dokładnie ten sam mikrofon ścienny, który w zeszłym miesiącu był warty 235. Wal się, koleś. Mogę ci dać 250 razem z zestawą. Gra? O, mikrofon. Chcą sprzedać. Ja też chcę. Dobra, to myślę, że zrobimy przerwę i po przerwie wejdziemy sobie w zdjęcie. Aż się boję, coś tam będzie działo, bo znowu pewnie każą mi się skradać, a ja nie umiem w tej grze. Już zobaczymy. Dyktafon z firmy Bor. Wór. Słowo dupa mnie też nie śmieszy. O Boże, Seba! O, mikrofon koniecznie Samsung G-Track Pro, tak? Dobra, robimy 5 minutek przerwy. Nacieszcie się piosenką i reklamami i słyszymy się za chwilę z powrotem.